Więc cześć, ja jestem Kościel, witam was. Ja, CJ i zaczynamy kolejny odcinek GTA San Andreas. Wcześniej mieliśmy przejażdżkę, czyli jak wam tak skromnie powiedzieć, mieliśmy uratować naszych przyjaciół. Przed balasem spotkała nas grupa balasów, których no niestety coś tam chcieli zrobić i zaatakowali naszych przyjaciół, których no, oczywiście uratowaliśmy. Zaczynamy kolejny odcinek. Fuck you, bitch. Zaczynamy kolejny odcinek przygód z CJ-em GTA San Andreas. Tym razem będziemy wykonywali misję o nazwie Dziewiątki i Kałachy. Give me 15, motherfucker! I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil whip you, fast sucker. Let me play first. Hey, right, what's up? What's up, what's man? Crack? Who winning? Who you think, huh? Me? That does it. That's game null and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at them? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangs these days got Macs, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Czyli wychodzi na to, że nauczymy się strzelać. Kurde, zawsze F. E naciskam zamiast F. What happened to the fam? Jedziemy. Shit happens. Seville wrong temper. Bad blood leads to bad blood. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, but you know you gotta keep it real. I admire you, Carl. You're a leader, a visionary. Remember me when you get to the top. Give it a breath, smoke, full of shit. Oczywiście, że nie. O, aktywna mlata. And the funk puts his on its way home. Dobra. Dance. Wow. W tym odcinku nauczymy się strzelać. Yeah, fuck yeah. Musimy słuchać głośno. Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, Pops, hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Brent, say. Ain't you dead? No, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Die, little glass baller, fool! Dobra, to będzie łatwe, strzelimy i jak widzicie nasz bohater Emmett, który nam pomaga zdobyć broń, niestety jakby nie wiem, coś tam no, z bańką psychiczną mamy i niestety pomylił nas z naszym bratem Brianem, który niestety umarł. A teraz najpierw Big Smoke pomaga nam wystrzeliwać w różne te... I'm the best there ever was. Pomaga nam strzelać te. Yeah, that's real. No pokazuje co mamy robić. I nas falą, że wiecie. Cap your ass. Yes. You want some too? Ice cold, baby. I knew I was the chosen one. Trochę chyba nie strzela. Big Smoke. Którym się kłócę? Co? And near us, and near us, and you, and fucking you! Oh, you're making me so proud of you! No, teraz mamy wystrzelić w zbiornik paliwa. Fuck you! Hey, you're a killer, baby! Ice cold! But remember something! Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this. You didn't get them from me. And remember this.
Emmett is the place for guns. I've always got high quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. Czyli jak Czyli jakby to mówić, Emmett nam będzie pomagał. People have to open their eyes and their heart, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choice. What the fuck? Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. At least you still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Nie, czyli teraz mogę wam powiedzieć spokojnie. Emmett nam będzie pomagał zdobyć broń, jak widzicie na mapce. Mamy skład z brońmi, to jest tak jakby Little Legenda i mamy Emmett, czyli jakby sklep z brońmi. Jedziemy do niego po broń, jak nam zabraknie, wiecie, na jakimś misji, to zawsze przed misją mam iść do Emmetta po broń. I see you around. Let us smoke. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beagle around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some greens. Ole kasy. Czyli mamy kasy na zakupy. Idziemy na zakupy. A no by się mu przydała jakaś fura. Tu się wozi. Frajerzyna taki. I need your car, homie. Ole. Lubię to. Lubię GTA San Andreas. Ale nie. To jest przygięcie. Radio jest trochę za głośno w porównaniu do gry. I po waszych komentarzach usłyszałem, że radio po moim głosie się zmienia na bardzo, to bardzo głośno. Więc postanowię to zmienić tutaj. No, niedaleko domu. Binko to jest takie coś jak Czucholand, czy coś takiego. Czy nie wiem, sklep z bielizną. Nieraz możecie mnie słuchać całkiem inaczej niż mówię. Każde ubranie, jakie kupisz, zostanie dostarczone do twojej garderoby. Dobra, daj. No, 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 no. Więc to padł. Tu, shift. Zielona bluza, zielona koszula. Jak to wygląda? Kurwa. Bez przesady. Trochę beznadziejnie. Wróć. Bluzę z kapturem. Fuck yeah. Albo jest jakaś... Nie wiem. Zielona bluza. T-shirt LS. Nie wiem, zdąży. I love Los Santos. Tak podejrzewam. Ale weźmiemy sobie Enteric. Nie to, nie to, to niestety nie to. Sharps. Nie ma zielonej? Dobra. Ale tą widać w lustrze zjebaną jakoś. Założymy sobie to. Tak, żeby CJ wyglądał jakoś takoś. Kamuflaż szary, oliwkowy, dresy z paskami. Wow! Zielone jeansy. Chyba to jest to. This is it! Mi się podoba. Wow! To jest chyba Queen, jak się nie mylę. Zielone półtrampki. Shift.
reprezentowany przez Glow Sweet. Yeah. A Glow Sweet to jest mój ulubiony kolor, czyli zielony. Brawo. Później będą inne sklepy, w którym wszystko będzie droższe. Tego nie chcę. Żółty zegarek brałem zawsze jako złoty, więc... Czemu nie? Stać nas na inną fryzurę, ale... Chyba w innym jest całkiem inaczej. Więc... Nakrycia głowy. Czerwona chusta, zielona chusta, ty. Zobaczymy, jak to wygląda. Nie, lubię, jak ma z przodu chustę. Taką zawiniętą. Jak jest tu w ogóle? Jak nie, to czapka! Zielona chusta przód. Zobaczymy. Fuck you! Przepraszam. Koniec. Więc CJ jakoś teraz wygląda zajebiaszczo. Moim zdaniem. Jak coś mam dokupić, napiszcie w komentarzu, jak jeszcze oglądacie do tego momentu. Big Smoke! Oh yeah! Oh yeah! Ale teraz... A, pójdziemy jeszcze do siłowni. Więc przypakujemy trochę w nowych ciuchach. Musimy je przepocić. Już nie wiem czemu nie walnęłem w to w ogóle. Fuck yeah! F. Nie wiem, na klatę, na nogi? Na klatę. San Andreas chyba wprowadziło takie duże zmiany, jak widzicie. Możemy obracać kamerą całym CJ na kamerą. W prawo, w lewo, tak o 360. Tu możemy pływać, jest siłownia. Przypakujemy na karwa. Karwa na klatę. Enter. 160 funtów. To nie wiem, ile to jest kilo. Ale to się robi jakoś tutaj, tak? Shift i spacja, tak? Nie. Kontrol. Kontrol. Przejdzie tu kontrol. Tak? No. Kurwa. Nie, za dużo to jest. Na CJ-a za dużo. Muskulatura. Musimy trochę zmniejszyć. Podejdziemy, nacisnijmy Enter. Lepszy. Na sam początek 100 funtów. Zobaczymy, jak będzie szło. Dobra. Już. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Do 10 dojdziemy. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kończymy. Idziemy do domu. Dobra, teraz się porozciąga. Później zawalczymy z tym koksem, ale... Yo, you wanna learn some new moves? Y. Man, you're an embarrassment. Get yourself some muscles first. Czyli, że nie mam mięśni, jestem słabszy od ciebie. No faktycznie, ty to masz mięśnie. A jak dojdziemy do tego... To był... Czemu tu... Dobra. Zajedziemy do domu. No deszcz pada. Kurie! Więc tak, on powiedział, że nie ma mięśni, ale jak pojedziemy do niego, to nauczymy się nowych ciosów i będziemy mogli skuteczniej rozwalać naszych przeciwników, czyli nam się to bardzo przyda. Ale jak na razie zakończymy odcinek, wejdziemy do garażu. Mam nadzieję, że nic nie mam w garażu. Ojej, samochód, dobra. Mamy dwa. Dwa nowiutkie samochodziki, które sobie kupiliśmy gdzieś pod drogą, zostawiając kasę przychodnią. Tutaj tak, okej, i zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jak tak, proszę łapka w górę, jak nie, proszę łapka w dół. Komentarz by się należał też.
I w takim razie do zobaczenia w następnym. Bye bye.